Przerwa drugiego meczu play-off Anwilu z Polfarmą. Obok mnie jest poseł Marek Wojtkowski. Panie pośle, póki co jest 19 do przodu. To jest chyba nawet łatwiej niż wczoraj, więc powinno być 2-0 po tym meczu. No nie wyobrażam sobie innego wyniku. Wczoraj niestety nie mogłem być na meczu, bardzo żałowałem. Wysłałem tylko córkę, która mi cały czas przez telefon zdawała relacje. I wiem, że ten mecz wczoraj był nie mniej udany i uważam, że w tej chwili, patrząc na wynik, myślę, że będzie bardzo dobrze. A myślę, że sytuację dopełnimy w środę, wynik 3-0 i właściwie półfinał. I myślę, że takie są oczekiwania wszystkich kibiców we Wrocławiu. Ja w to wierzę oczywiście i jestem jak najbardziej przekonany, że tak właśnie będzie. Zatem znamy już wynik ćwierćfinału, a co w półfinale, bo tam już nie będzie łatwo. No na pewno nie. Tak myślę, że tamten mecz będzie na pewno trudniejszy znacznie. Dzisiaj kibice, podobnie jak wczoraj, w większości na biało. Pan poseł, widzę, też. To chyba identyfikuje się pan z kibicami. Jak najbardziej. Staram się identyfikować z kibicami. Myślę, że to jest bardzo fajny zwyczaj, który należy rozpowszechniać. I jak się okazuje, drużynie to na pewno pomaga.